Zamknięci w domach, wyjście na zewnątrz musi poczekać na później. Ale wy macie powód, by się zamykać w domach. Pracujecie nad czymś bardzo ważnym, mistrz artystów tworzy swoją przyszłość, tworzy swój biznes, swoją działalność razem z duszą. Wielkie przedsięwzięcie, ale to wszystko dopiero się zaczyna, nakręca, dlatego nie macie czasu, by z tych domów wychodzić, z tego zamknięcia. Wy nie wierzycie w ten biznes. Tracicie nadzieję. Tracicie nadzieję na sukces, że to się rozwinie. I to jest bardzo silna karta. Ta wasza niewiara jest tutaj zbyt wielka. A są osoby, które wam pomagają, dusza was wspiera. Są piękne dusze, które służą radą, podpowiedziom, tylko za bardzo ich nie chcecie słuchać. Na razie ta wasza praca nie daje wam bezpieczeństwa, nie daje wam komfortu finansowego. Dlatego tyle was tutaj niewiary, że to się rozkręci, bo na razie nie widać tego pozytywnego zakończenia, ale źródło, energia źródła wam pomoże, zaniesie was swoją mocą tam, gdzie macie być. Źródło was zasila, wspiera. I to jest dla was taka bardzo ważna podpowiedź. Tak mocno dusza, źródło prowadzą was w waszej działalności, że wy nie działajcie na własną rękę, bo działanie na własną rękę to ślepy zaułek. Będziecie i tak musieli wracać, więc róbcie to, co podpowiada wam ten strumień energii. Płyńcie razem z rzeczywistością, reagujcie na to, co się dzieje w waszej rzeczywistości. Nie wykonujcie ruchów umysłem na własną rękę. Pozwólcie rzeczywistości po prostu płynąć, nie przeszkadzajcie jej. Harmonia, prawo, działanie zgodne z zasadami. Różni ludzie, urzędnicy, którzy decydują o czymś, będą po waszej stronie, instytucje będą po waszej stronie, ponieważ robicie coś dobrego.